Bardzo serdecznie witam jeszcze raz, ale pan prezydent, witając nas tutaj wszystkich, mówiąc o zasługach poszczególnych ważnych osób siedzących na tej sali, nie powiedział o jednej osobie, która spowodowała to wszystko i dzięki determinacji której dzisiaj tu jesteśmy. Ziściły się plany, które zostały założone, które dzisiaj znalazły swój wymierny efekt w podpisanym porozumieniu. Tą osobą jest prezydent miasta Stalowa Wola, Lucjusz Nadbereżny, któremu się ogromne należą brawa, ponieważ jest tak konsekwentny w promowaniu Stalowej Woli i w tym, żeby wszystkim nam przypominać, że Stalowa Wola, Stalowa Wola, Stalowa Wola, cały czas to powtarza, no to co my możemy zrobić? Szanowni Państwo, przypominam sobie dzień kampanii wyborczej ubiegłorocznej, kiedy prowadziliśmy tutaj kampanię. Ja byłam w Stalowej Woli. To był najbardziej gorący dzień, najbardziej upalny dzień ten kampanii. Było tak gorąco, że zastanawialiśmy się, czy przeprowadzić w ogóle spotkanie z mieszkańcami, ponieważ obawialiśmy się, że może to się odbić na zdrowiu tych, którzy przyjdą. Upał był niemiłosierny. Pan prezydent zadbał o to, żeby przed ośrodkiem kultury były kurtyny wodne, żeby ludzie mogli się trochę schłodzić. I byliśmy już właśnie, zastanawialiśmy się, czy nie odwołać tego spotkania, ale przychodzili ludzie, kolejni. Było was, było tu mieszkańców Stalowej Woli bardzo wielu. Bardzo dziękuję za to. I mieliśmy stalową wolę, żeby przeprowadzić to spotkanie. I ja wtedy powiedziałam też, że mam stalową wolę do tego, żeby wprowadzić w Polsce zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość zawarło w swoim programie, które wydyskutowaliśmy z Polakami w czasie naszych spotkań, wieloletnich spotkań. Ten program, z którym szliśmy wówczas w kampanii wyborczej, program Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj jest realizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. I to, że dotrzymujemy słowa, że kolejne elementy tego programu są realizowane, to jest naprawdę praca, ciężka praca i zasługa wielu, wielu ludzi. Nie tylko Rady Ministrów, nie tylko ministrów, ale wojewodów, urzędników, tych wszystkich pracowników, którzy angażują się codziennie w tę ciężką pracę, żeby kolejne elementy tego programu były realizowane. I to jest wielka satysfakcja, że kolejne projekty wchodzą w życie. Od początku, kiedy rząd rozpoczął swoją pracę, konsekwentnie jesteśmy ukierunkowani w tym, ażeby budować w Polsce dobry klimat dla gospodarki, dla rozwoju gospodarczego, jeszcze szybszego rozwoju gospodarczego, tak żeby z tego rozwoju mogli korzystać wszyscy obywatele, by zapewnić Polakom godne życie. To jest nasz cel. Gospodarka Plus, tak sobie nazwaliśmy ten szeroki projekt i w ramach tego projektu najważniejszym elementem tego projektu jest właśnie plan odpowiedzialnego rozwoju, o którym będzie mówił szczegółowo pan minister Kwieciński, Jerzy Kwieciński, który jest współautorem, pomysłodawcą wielu projektów zawartych w tym programie, jest współautorem tego wspaniałego programu, który, wierzę w to głęboko, zrealizowany doprowadzi do tego, że Polska będzie mogła być rzeczywiście państwem bardzo szybko rozwijającym się i zapewniającym polskim obywatelom nie tylko godne i dostatnie życie, ale też wykorzystującym potencjał polskich uczelni wyższych, wykorzystujących potencjał każdego regionu, dający szansę, ażeby polska myśl technologiczna była podstawą rozwoju wspaniałych, nowoczesnych technologii. To jest bardzo ambitny cel, ale konsekwentnie, krok po kroku realizujemy jego założenia. W ramach tych projektów, którymi możemy już się poszczycić, zostały między innymi przeprowadzone takie programy jak w Sanoku, gdzie dzięki również wsparciu przemysłu obronnego został uratowany zakład Autosan. Dzisiaj podpisana została tutaj w Stalowej Woli kolejna umowa.
kilka dni temu na Śląsku, również przełomowe historyczne wydarzenie, udało się doprowadzić do podpisania porozumienia i powstania Polskiej Grupy Górniczej. To są szanse, to są ogromne szanse dla Polski, dla polskiej gospodarki, dla poszczególnych regionów i dla Podkarpacia, i dla Śląska, ale też przecież przyjęliśmy ustawę stoczniową, którą przygotował resort pana Marka Grubarczyka, pana ministra Grubarczyka. To jest szansa dla polskiego, do odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego. Otwieramy sobie drogę, którą wkraczamy na właśnie tę ścieżkę szybkiego rozwoju. I od nas teraz wszystkich zależy, czy będziemy potrafili te szanse wykorzystać. Ja jestem głęboko przekonana w to, że my te szanse wykorzystamy. Dlatego, że jesteśmy ludźmi, którzy są bardzo zdeterminowani, ale są też pracowici. Ludźmi, którzy są przekonani do słuszności celów, które sobie postawili. I mówiąc o tym, mam też przekonanie, że Polska stoi przed ogromną szansą, która jeżeli zostanie przez nas wykorzystana, to będziemy mogli z satysfakcją powiedzieć, że zapewniliśmy dobry rozwój dla naszej ojczyzny na wiele, wiele pokoleń. Ale musimy tę szansę wykorzystać. To będzie oczywiście wszystko od nas zależało. I priorytetem naszego rządu jest gospodarka, rozwój gospodarczy. Ale to jest element szeroko pojętego bezpieczeństwa polskich obywateli, polskiej ojczyzny. Bo jeżeli chcemy być państwem silnym, państwem, które zapewnia bezpieczeństwo swoim rodzinom, które myśli o przyszłości naszych dzieci, to musi być państwem szybko rozwijającym się, o silnej gospodarce, potrafiącym konkurować z najsilniejszymi, z najlepszymi. My nie boimy się dzisiaj głośno wyrażać naszych opinii, naszych stanowisk, bronić własnych interesów, polskich interesów, również na arenie międzynarodowej, bo tak robi cały świat. Bo dzisiaj Unia Europejska to jest przede wszystkim ogromna konkurencja gospodarek, ogromna konkurencja interesów. Ci, którzy swoich interesów nie bronią, tylko zgadzają się na narzucanie sobie rozwiązań, które są wygodne i korzystne dla innych, przegrywają. My postanowiliśmy z linii defensywnej przejść do ofensywy i będziemy konsekwentnie ten plan w ten sposób realizowali. To jest na pewno trudna praca, ciężka praca, ale mamy głębokie przeświadczenie, że ona się opłaca. Dlatego, że jeżeli zrealizujemy ten plan, który sobie założyliśmy, jeżeli konsekwentnie, krok po kroku, będziemy uruchamiali kolejne programy, będziemy konsekwentnie wypełniali właśnie ten program, z którym szliśmy do wyborów, Polacy nam zaufali, dali nam ogromny mandat zaufania. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość bierze odpowiedzialność za sprawy Polski, tworząc rząd. Jest pan prezydent Andrzej Duda, który również utożsamia się z tym programem, bo z tego programu wyrósł, bo to jest również jego program. Mamy ogromną szansę, ogromną perspektywę. Czas tylko na to i chodzi o to, żebyśmy w ten program, w ten projekt włączyli się wszyscy. Ja zachęcam zawsze różne środowiska. Możemy się różnić, możemy mieć różne zdania, możemy spierać się na tematy polityczne. Na tym polega demokracja. I to jest nasz wielki przywilej, nasze wielkie osiągnięcie. Ale są pewne sprawy, są pewne kwestie, które powinny ponad tymi podziałami łączyć nas wszystkich. I na pewno taką sprawą, na pewno taką kwestią jest szybki rozwój gospodarczy naszego kraju. Życzę Państwu, żeby Stalowa Wola rozwijała się jak najszybciej, jak najpiękniej, żeby była przykładem miasta, które gospodarczo rozwijając się, budując swoją potęgę gospodarczą,
daje szczęśliwe życie swoim mieszkańcom. Dziękuję Państwu bardzo.